Dokładnie w tym momencie, gdzie będą dziać się rzeczy niekoniecznie piękne, przyjemne i różowe, gdzie będziesz to widzieć, zdaj sobie sprawę z tego, że jest to zbieranie plonów przez istoty mroku. To jest czas, gdzie wszystko powraca. Jeżeli więc w Twoim życiu pojawiają się negatywne sytuacje, pojawiają się jakieś powtórki z przeszłości, pojawia się coś, co wywołuje strach, niepewność, złe nastawienie, może pojawiają się jakieś choroby, to dokładnie teraz popatrz na to z wyższej perspektywy. Opuść tą perspektywę żaby. Typu, dlaczego mnie się to przydarzyło, dlaczego ta osoba jest taka, tą perspektywę osądzania innych, tą perspektywę zrzucania winy na innych, tą perspektywę wytykania sobie swoich własnych wad i błędów, czyli grania ofiary, wzbij się wysoko i popatrz na to wszystko z góry. Bo ty wiesz, że to, co dzisiaj dzieje się w Twoim życiu, to jest wynik poprzednich lat, poprzednich może stuleci, bo dokładnie teraz, gdy ścierają się te dwie ery, ta stara era i ta nowa era, wiele osób z nas, wiele dusz inkarnowało dokładnie w tym momencie, aby uwolnić się od karmy, zebrać również tą karmę i ją zrozumieć. Czyli jeżeli coś złego wydarzyło ci się dokładnie teraz, w tym momencie, ktoś cię oszukał, ktoś zrobił ci krzywdę, przydarzyło ci się coś złego, to zamiast zastanawiać się, dlaczego mnie się to przydarzyło, zamiast zrzucać odpowiedzialność na tą osobę, że ona jest zła, ona jest negatywna, ona mi zrobiła taką krzywdę, zamiast wchodzić w te niskie energie, odetchnij głęboko, popatrz na to wszystko z góry i ty wiesz. Ta sytuacja pojawia się dokładnie teraz na planie zdarzeń mojego życia, bo dokładnie teraz uwalniam się od karmy. Dokładnie w tym momencie uwalniam się od wszystkich negatywnych więzów, od wszystkich negatywnych powiązań i zaczynam nowy czas, zaczynam nową erę, nowe życie.